w tych przepięknych, niezwykle urokliwych okolicznościach pałacu na wyspie w warszawskich Łazienkach Instytut Pamięci Narodowej przyznał wyjątkowy tytuł Świadka Historii. To tytuł przyznawany tym spośród nas, tym spośród Polaków, którzy także poza granicami naszego kraju dbali o dobre imię naszego kraju właśnie, naszej historii, no i troszczyli się o prawdę historyczną. Wśród laureatów tegorocznej edycji, już czwarty raz zresztą nagradza IPN w ten sposób, znaleźli się przedstawiciele naprawdę z całego świata, bo i z Republiki Południowej Afryki, i z Litwy, i z Łotwy, i z Francji, a o tym, jak wygląda cała procedura przyznawania takiego tytułu, no i z czym wiąże się cały pomysł na świadka historii, także tego poza granicami naszego kraju, opowiada kierownictwo Instytutu Pamięci Narodowej, a także marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Kolejna edycja Świadka Historii. Honorujemy ludzi, którzy, naszych rodaków, którzy żyją daleko poza granicami Polski, bo w tym roku i Wileńszczyzna, i Republika Południowej Afryki, i Francja, Włochy, to są instytucje, które swą pracą czynią wszystko, żeby pamięć w naszej historii przetrwała, żeby została przekazana kolejnym pokoleniom. Dla Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii jest niezwykle trudną nagrodą, bo to są dziesiątki zgłoszeń z całego świata i trzeba wybrać tych kilka osób, kilka instytucji, ale szczególnie teraz trzeba wyraźnie powiedzieć, że ten rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości, te środowiska na zachodzie szczególnie były tymi miejscem, gdzie ta idea niepodległości trwała, była przechowywana, z kolei nasi rodacy na wschodzie, tam ta polskość kosztowała. Czym kierował się Instytut Pamięci Narodowej przy wyborze takich, a nie innych laureatów? Wspomniał Pan trochę o tym, o tej walce o dobre imię Polski, ale czy były jeszcze inne przesłanki? Ale przede wszystkim to jest długa działalność tych osób i konkretne osiągnięcia. Przecież Zjednoczenie Polskie w Republice Południowej Afryki to są dziesiątki lat działalności. To jest instytucja, która powstała tuż po II wojnie światowej. To były tysiące osób, żołnierzy polskich sił zbrojnych, ci, którzy przeszli przez nieludzką ziemię, później byli w drugim korpusie, oni nie mogli wrócić do Polski zajętej przez komunistów. Tam budowali swe domy, ale tam wokół tej pamięci się gromadzili. To przecież jest jeden z pierwszych pomników katyńskich w Johannesburgu. A później pamiętamy o tej pomocy dla naszych rodaków, dla nas w stanie wojennym. To jest ten nowa część emigracji solidarnościowej, ta pomoc, ale to jest z kolei Wileńszczyzna, to są dwóch laureatów, to jest Stara Rossa, opieka nad tym jednym z najpiękniejszych polskich cmentarzy, to są nowe Święciany, też polskie groby, polskie pamiątki, ci ludzie oddają czas, oddają własne pieniądze, żeby ta pamięć trwała. No, setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oznacza IPN, Instytut Pamięci Narodowej, osoby zasłużone dla Polski, dla polskiego dziedzictwa narodowego, dla polskich śladów historii na świecie, ale również dbających o dobre imię Polski, jak chociażby młody Jakub z Francji, który sprzeciwił się fałszywym określeniom o Treblince. To takie symboliczne, bo również młody człowiek, młode pokolenie, następne pokolenie również dba o polskie ślady, o polskie dziedzictwo, o kulturę polską i o polskie dobre imię. To bardzo miła, cykliczna, szósta albo siódma edycja. Jestem tutaj drugi raz, ale myślę, że w przyszłym roku, jeśli pan prezes mnie zaprosi, też przyjdę. Aż dziewiąta edycja Polonijnego Świadka Historii. Ludzie tacy jak tegoroczni laureaci są rzeczywiście na całym świecie. Ta geografia tegorocznych laureatów, czyli Republika Południowej Afryki, Europa, Francja, Litwa, po drugiej stronie możemy powiedzieć tej Europy, pokazuje, no właśnie, gdzie jesteśmy, gdzie Polacy są aktywni, gdzie dbają o pamięć. Myślę, że właściwie pod każdą szerokością geograficzną są tacy ludzie. Sztuka polega na tym, żeby znaleźć ich, dotrzeć, pokazać. Niezwykłe życiorysy, syn żołnierza drugiego korpusu generała Andersa, który dzisiaj już nie mówi po polsku, ale doskonale stara się dbać o pamięć, o ojcu i nie tylko, o tej całej formacji, o całym pokoleniu. Ludzie z północy Francji, pan Garçon, Gabriel Garçon, jego żona Anna,
Północna Francja. Niezwykła historia, kiedy opowiadałem o tym, że ich rodzice nigdy nie byli w Polsce, że wyemigrowali za chlebem do Westfalii, potem się przenieśli do północnej Francji, a jednak w domu mówiło się tylko i wyłącznie po polsku. Przezabawna historia, kiedy opowiadali o swojej ulicy, kiedy mieszka tam jeden Francuz i ten jeden Francuz musiał się nauczyć polskiego, mieszkając we Francji, dlatego że wszyscy dookoła mówili po polsku. No więc tych rzeczy, takich historii jest mnóstwo. Nakłaniamy wszystkich organizacje, ludzi. Jeśli Państwo wiecie o takich postaciach, o innych organizacjach, rzeczywiście rozproszonych po całym świecie, które warto uhonorować, warto pokazać Polsce, całemu światu, to oczywiście piszcie do nas, bardzo chętnie będziemy takie osoby, organizacje nagradzać. Jednym z laureatów, wyjątkowych laureatów tegorocznej odsłony Świadka Historii jest 16-letni Jakub Wagon. To nastolatek polski, który na co dzień przebywa i uczy się we Francji, a który miał odwagę niecały rok temu sprzeciwić się kłamstwu, które znalazł i odkrył w francuskim podręczniku do nauczania historii. Musiał sprzeciwić się nie tylko temu, co znalazł w książce, ale także pewnemu nastawieniu w klasie, w szkole, pewnemu nastawieniu także samej nauczycielki historii, a to, jak sam zainteresowany mówił o całych kulisach sprawy. Cóż, no u mnie w szkole, jak byłem, to trzeba wspomnieć, że była duża, że było dużo Żydów, ponieważ no, 3 synagogi u nas były w mieście. Jak no, temat Holokaustu jest bardzo popularny w szkołach francuskich, to jak usłyszeli, że Polacy współpracowali z Niemcami, potem dostałem trochę szeptów, że o ty zabójco, synu zabijaków, no, i tak dalej. Tak szeptem, tak w sumie ciężko, mało konkretów było. No, potem wróciłem do domu, powiedziałem mamie, o co tam poszło. No i potem mama poszła do dyrektora porozmawiać z nim. Dyrektor się oburzył, uważał, że to, co ja twierdziłem, że nie było Polaków w załodze w Treblince, było kłamstwem. Tak samo twierdziła moja nauczycielka, musiałem z nią porozmawiać. Powiedziała, że nie powinienem tak twierdzić, że to jest absurd, że też powinienem się zamknąć. No i tak na tym zostało. A tak w ogóle to potem się odezwaliśmy do ambasady i ambasada nam po prostu trochę pomogła właśnie, bo dzięki niej dostaliśmy przeprosiny od twórców tej książki. I to chyba na tym się skończyła ta cała sprawa. Później były jakieś jeszcze efekty z kolegów czy u nauczycieli? Było jakieś słowo przepraszam? Nie, żadne nie było. Po prostu zapomnieli, no i tyle. Na tym się skończyło. A myślisz, że duża jest skala niewiedzy o polskiej historii właśnie we Francji, w środowiskach, w których się obracasz na co dzień? No tak, dużo stereotypów, typu Polacy na szabelki przeciwko pancerom niemieckim. To jest bardzo popularne. No a jedni ludzie też twierdzą, że Polacy współpracowali w Holokauście, więc no, stereotypy są bardzo zagłębione we francuskim społeczeństwie. A co dla Ciebie znaczy ta dzisiejsza nagroda? No to, że warto było zawalczyć o prawdę. Ja już nie chciałem zostać w tej szkole, bo to była taka niezbyt sympatyczna. No właśnie zdawałem egzaminy do takiego liceum francusko-polskiego w Montaigne. No i zdałem te egzaminy, ale nie dostałem odpowiedzi, którą pan dyrektor z mojej szkoły miał mi dać. No po prostu się zemścił na mnie, nie dał mi potwierdzenia, że zostałem przyjęty do właśnie tej szkoły, no i tak się zemścił na mnie. Tak, moglibyśmy zadać pytanie, czy w polskiej szkole w Polsce wszyscy by się tak zachowali jak Jakub. To rzeczywiście jest niezwykłe świadectwo. Znaczy, na pewno jest tak, że tatę Francuza, mama Polka, a mimo to mówi się po polsku, znowuż kolejny przykład, tata Francuz nauczył się mówić po polsku po to, żeby lepiej porozumiewać się ze swoją trójką dzieci i z żoną. Natomiast to jest jeden wymiar, ten kulturowo-językowy. Natomiast kwestia pewnej świadomości, odpowiedzialności, także odwagi, nie wahamy się tego powiedzieć, żeby wstać, zaprotestować przeciwko temu, co mówi nauczycielka, spotkać się z taką, z bardzo mocnym
nastawieniem negatywnym ze strony rówieśników. No wiemy, dla każdego rówieśnika, każdy kto ma dziecko, każdy kto przeżył swoje dzieciństwo, swoją młodość wie, jak to jest trudno powiedzieć nie, ja myślę inaczej, a potem takie powolne i żmudne dochodzenie do prawdy. Ale z całą pewnością tacy Polacy są i to być może wytycza jakiś kierunek, o co powinniśmy się my bić. Także wszyscy nasi rozproszeni po całym świecie, dumni z kraju pochodzenia, z biało-czerwonej flagi i orła w koronie, że te symbole coś dla nas znaczą i że po prostu warto bić się o prawdę. Tegoroczna odsłona Świadka Historii, tego poza granicami naszego kraju, była czwartą, w którym to sposób Instytut Pamięci Narodowej nagrodził właśnie tych spośród nas, którzy poza granicami Polski potrafili upomnieć się o dobre imię naszego kraju, o to, jak wyglądała naprawdę historia Polski. Za rok mamy tu wrócić. Mamy wrócić z kolejnymi laureatami. Już teraz możemy zgłaszać takie osoby, takie instytucje, organizacje, które rzeczywiście gdzieś poza Polską upominają się o dobre imię Polski i o to, jak wyglądała naprawdę historia, bo dużo tutaj mamy do nadrobienia. Dużo pokazała sprawa zamieszania wokół ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, ale wiele pokazują także takie drobne przykłady, jak choćby przykłady dzisiejszych laureatów Instytutu Pamięci Narodowej. Świadków historii oby było jak najwięcej, oby jak najwięcej ich zostało także nagrodzonych przez IPN. Dla Telewizji w Polsce.pl z przepięknego Pałacu na Wyspie w warszawskich Łazienkach Marcin Fijołek.